Witam Was, siostry i bracia, w codzienniku biblijnym 18 lutego. Książeczka z Biblią na co dzień przygotowała dla nas dwa teksty. Jeden z psalmu 68, z 4 wersetu. Sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem i weselą się radośnie. A drugi z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału, z wersetu 21. Rzekł mu Pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Drodzy słuchacze, odpowiedzcie sobie proszę na pytanie, jakie są dwie fundamentalne wartości w waszym życiu? A teraz idźmy głębiej. Czy to, o czym pomyśleliście, sprawia wam radość? Cieszycie się na myśl na przykład o swojej rodzinie, o hobby, o czasie wolnym, czy samej wolności pojmowanej jako możliwość samostanowienia o sobie? Czy czujecie się bezpieczni i kochani, kiedy wiecie, że wasz partner, partnerka, przyjaciele są wam wierni? Radość i wierność są dwoma fundamentalnymi wartościami, które odgrywają istotną rolę w życiu człowieka, a także w naszej relacji z Bogiem. Werset z psalmu 68, który mówi: sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem i weselą się radośnie, przekazuje głębokie przesłanie o tym, jak istotne jest radosne dążenie do prawości i wierności wobec Boga. Natomiast drugi werset, który mówi o nagrodzie dla wiernego sługi, który nad małym był wierny, a więc otrzymuje większe zadanie i wejście do radości Pana swego, wskazuje na to, że wierność w drobnych sprawach prowadzi do otrzymania większych łask i radości. Radość jest głębokim uczuciem, które wynika z harmonii, spełnienia i bliskości z Bogiem. Sprawiedliwi, czyli ci, którzy żyją zgodnie z Jego przykazaniami i pragną czynić dobro, mają powód do radości, ponieważ wiedzą, że ich życie jest akceptowane i zatwierdzone przez Twórcę. Ta radość nie jest jednak tylko odczuciem chwilowym, lecz stanem ducha, który towarzyszy człowiekowi nawet w trudnych chwilach, ponieważ opiera się na głębokim zaufaniu do Boga i Jego obietnic. Wierność jest kluczowym elementem w relacji człowieka z Bogiem. Bóg oczekuje, że Jego słudzy będą wierni w małych i wielkich sprawach, w codziennych obowiązkach oraz w wypełnianiu Jego woli. Werset z Ewangelii Mateusza podkreśla, że wierność w drobnych rzeczach prowadzi do otrzymania większych zadań i nagród. Jest to ważne przesłanie, które podkreśla, że każda czynność, nawet ta najmniejsza, ma znaczenie i może przyczynić się do budowania większej więzi z Bogiem oraz doświadczenia Jego obfitości i radości. W kontekście życia codziennego te dwa wersety mogą być dla nas inspiracją do świadomego dążenia do sprawiedliwości i wierności w każdej dziedzinie naszego życia. Nawet w drobnych czynnościach możemy szukać sposobów, aby wyrazić naszą miłość do Boga i bliźnich, wiedząc, że nasza wierność nie jest niezauważalna. Jest to droga do doświadczenia głębszej radości i spełnienia, które płyną z bliskości z Bogiem. Niech te wersety będą dla nas przypomnieniem, że nawet w najmniejszych działaniach możemy odnaleźć wielkie znaczenie i doświadczyć Bożej obfitości i radości. Amen.